Dobry, witam wszystkich na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Na dzisiejszym posiedzeniu zapoznamy się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Komisji. Dodatkowo mamy pisma, które wpłynęły do Komisji. Nie wiem, czy zdążymy je dzisiaj omówić. Jeżeli nie zdążymy, to zrobimy to na kolejnym posiedzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o protokół z poprzedniego posiedzenia, to za chwilę go odczytam. Mamy dzisiaj gościa. Naszym gościem jest pani Magdalena Suchenek, przewodnicząca Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wołominie. Dodatkowo pani Magdalena jest radną powiatu wołomińskiego z okręgu obejmującego gminę Tłuszcz, Strachówka i Jadów. Pani Magdalena również w Radzie Powiatu Wołomińskiego pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego. Czy dobrze powiedziałem? Tak, dobrze. Dodatkowo, jak te funkcje jeszcze pan wymienia, panie przewodniczący, to tak jak mówiłam, wiceprzewodnicząca Rady Rynku Pracy, Powiatowej Rady Rynku Pracy. No i mamy komplet funkcji, które pani zaszczytnie pełni w tej kadencji, że tak się wyrażę. No nie, niektóre są już wcześniej. Dobrze, witam serdecznie, witam członków komisji, witam panią Karolinę z Biura Obsługi Rady. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zaproszenie dla pani Magdaleny. Dzień dobry. Pani Magdaleno, zaprosiliśmy panią tutaj po to, aby porozmawiać o pracy, funkcjonowaniu Mazowieckiej Izby Rolniczej. To jest jak gdyby najważniejsze. Ale też chcieliśmy porozmawiać o sprawie wniosków, które rolnicy składają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam weszła zmiana, która nakazuje rozliczanie się z agencją poprzez internet, tak? Natomiast no, są z tym kłopoty, ponieważ część rolników chciałaby rozliczać się w tej wersji takiej, tak była do tej pory, w wersji papierowej, a wiem też, że pani zajmuje się tą sprawą. Myślę, że również w tym temacie pani nam kilka informacji udzieli. Dobrze, w takim razie oddaję pani głos. Pani Magdaleno, proszę bardzo. To pewnie państwo będziecie chcieli wiedzieć, co to są izby rolnicze. One mają swój początek w XIX wieku, już we Francji w 1851 roku. Były pierwsze takie zakusy, w Prusach w 1854 roku. Natomiast w Polsce, w Poznaniu, powstały w 1891 roku pierwsza wielkopolska izba rolnicza. No przepraszam, że pani przerwa, ale my to wiemy tam. Ale panie przewodniczący, proszę swobodna historia. Teraz jakoś tam idźmy do tego, co nas najbardziej interesuje. Proszę nie przerywać tutaj pani Magdalenie. Część pytań będzie później. Także to były takie początki, natomiast w okresie dwudziestolecia międzywojennego były trzy takie fazy związane z izbami rolniczymi, bo zaraz po odzyskaniu niepodległości rozpoczęły się też próby utworzenia izby rolniczej. Ona powstała i w zależności od tego, w jakim charakterze były przyjmowane akty prawne typu rozporządzenia prezydenta RP, to pełniła różnego rodzaju funkcje. Po wojnie, po II wojnie światowej także powstało 13 izb rolniczych, ale w okresie międzywojennym było 13 izb rolniczych, natomiast po wojnie w marcu 1945 roku zaczęły działać już Wojewódzka Izba Rolnicza w Poznaniu, ale szybciutko ówczesne władze to pozamykały i dopiero w 1946 już zamknęły. I dopiero w 1981 roku, kiedy powstała NSZ Solidarność, próbowano wrócić również do izb rolniczych, ale nie udało się. Dopiero w 90 roku rozpoczęły się prace. W Sejmie to dość kilkakrotnie, bodajże trzy razy, były podejmowane różnego rodzaju przedsięwzięcia w tym kierunku i ostatecznie ustawa o izbach rolniczych została uchwalona 14 grudnia 1995 roku, a weszła w życie 4 kwietnia 1996 roku. I na początku było tych izb 49, tyle co województw, a od 1999 roku, czy bardziej od 2000, tyle co województw, czyli 16. Obecnie mamy piątą kadencję izb rolniczych, bo kadencja trwa 4 lata. Jeżeli chodzi o zakres, czym zajmują się izby rolnicze, to zgodnie z
zgodnie z ustawą o izbach rolniczych z 14 grudnia 1995 roku, do zadań izb rolniczych należy sporządzanie analiz, ocen, opinii, wniosków w zakresie produkcji rolnej, występowanie do organów agencji rządowej i do organów samorządu terytorialnego w sprawie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, prowadzenie działań na rzecz stworzenia rynku rolnego. Tutaj jest tych rzeczy bardzo dużo, ale myślę, że łatwiej będzie, jak ja będę potem Państwu przekażę to, jak to wygląda w bardziej w praktyce. Tak, dobrze. Jak wygląda struktura? Izby rolnicze, tak jak powiedziałam, jest ich 16 wojewódzkich. My mamy Mazowiecką Izbę Rolniczą. Nad tymi wszystkimi 16 izbami rolniczymi jest Krajowa Rada Izb Rolniczych, której przewodniczącym, prezesem jest Wiktor Szmulewicz, czyli prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej. Mazowiecka Izba Rolnicza, tak jak inne, myślę, izby, głównym organem jest Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej. Jako że mamy 37 powiatów na terenie województwa mazowieckiego, to jest 74 członków, 37 przewodniczących i 37 delegatów. Jeżeli chodzi o to walne zgromadzenie, to ono oprócz tego, w tych 74 osobach jest zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej składający się z 5 osób i jedna osoba jest delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jeżeli chodzi o komisję, to mamy komisję rewizyjną, budżetową i tak zwane komisje problemowe. Obecnie mamy komisję do spraw kobiet. Mazowiecka Izba Rolnicza ma 6 oddziałów. Oddział w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach i w Warszawie. To tak wygląda to strukturalnie. Jeżeli chodzi o naszą Radę Powiatową, powinna składać się z 16 osób. Mamy tylko 13. Dlaczego? Dlatego, że na przykład w Tłuszczu powinny być 2 osoby, jest tylko jedna. Jest tylko pan Maraszek. Tak. A mamy 2 miejsca. A z czego to wynika? To wynika z ilości gruntów rolnych. Jedna osoba powinna być w Wołominie, 15 i 16 osoba powinna być w Kobyłce. Tam nie ma w ogóle osób, które... W ogóle nie były wybory, bo nie było kandydatów. A, nie ma chętnych, żeby tak. Tam... To i u nas nie było chętnego drugiego, tak? Nie było. No dobrze, proszę dalej. Także obecnie mamy, jest to 13 osób. No w poprzedniej kadencji na przykład nie miałam nikogo z Radzymina, a było bardzo dużo szacowań szkód. To się opierało na tym, że ja musiałam pełnić tą funkcję na terenie gminy Radzymin. Jeżeli chodzi o zadania związane z Radą Powiatową, to pracami Rady kieruje przewodniczący i do Rady należy sporządzanie analiz, opinii, przedstawianie wniosków z zakresu rolnictwa, wydawanie opinii oraz innych obowiązków w zakresie izby. I tak, czym ja się zajmuję? O tak, dobrze, proszę bardzo. Oprócz tego, że jeżeli są takie sytuacje, że są szkody w rolnictwie, a takie ostatnio mieliśmy i bodajże w zeszłym roku i na pewno w 2015 roku, kiedy były te deszcze nawalne, jeden z członków izb rolniczych jest członkiem komisji szacowania szkód w gminie. Poza tym zajmujemy się także opiniowaniem. Mi dziennie potrafi nieraz przyjść nawet 10 aktów prawnych do opiniowania. Oczywiście, jeżeli czymś się zajmuję, a tak jak pan przewodniczący wspomniał, takim moim oczkiem w głowie są dopłaty, agencja, to oczywiście... Znaczy ja wspomniałem w takim znaczeniu, że gdzieś tam... Tak, tak. To oczywiście w sferze medialnej zauważyłem, że pani jest w tej tematyce aktywna, stąd też moje stwierdzenie, tak. Moja sugestia. Tak, i dlatego na przykład nie zajmuję się jakimiś tam rybołówstwami, czy jakimiś tam weterynaryjnymi rzeczami, do czego nie mam bladego pojęcia, tylko jeżeli jest na przykład akt prawny dotyczący powiedzmy zmian terminów w agencji, czy tak jak ostatnio było zmian terminów zbiorów, bo przedłużyły się, to
zapoznaję się z tym aktem i ewentualnie moje uwagi zostają wysyłane do Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, a potem zarząd kieruje to do ministra rolnictwa, takie uwagi. Ostatnio moją uwagą, którą skierowałam, było w PROW-ie, jeżeli chodzi o nabór na drogi lokalne, i gminne i lokalne. Tam była jedyna kwestia, która mi się nie podobała, ponieważ poprzednio było, że można było składać wniosków, ile nie była to ograniczona ilość. Obecnie zostało to ograniczone tylko do jednego wniosku z danej gminy. I oczywiście takie pismo ode mnie poszło do pana prezesa i mam tutaj gdzieś pana prezesa też pismo, które poszło do ministra rolnictwa. To, czy minister rolnictwa moją uwagę weźmie pod uwagę, tego nie wiem, ale niemniej jednak takie opinie są składane. Dodatkowo zajmuję się też opiniowaniem dla marszałka województwa mazowieckiego odnośnie zmiany sposobu użytkowania danych działek, czyli z rolnych na nierolne, czy z leśnych na nieleśne. To wiąże się z tym, że w planie zagospodarowania, żeby dana gmina mogła tam zrobić zmiany i żeby można było wybudować czy to budynki jednorodzinne, czy drogi, czy jakieś mieszkania. Czy też jakąś zmiany. Inną zabudowę. Tak. Takich mam kilka w ciągu roku. Niedawno miałam dla Ząbek. Był to teren ponad 5 hektarów, 8186 metrów, 5 hektarów, 8186 metrów. Było to w obrębie Ząbki 0053 i to było przy samym Kawęczynie. Wydałam negatywną opinię. Uważam, że tam nie powinny być budowane przy samej elektrociepłowni Kawęczyn domy deweloperskie. Ze względu na późniejszą problematykę. Tak, niemniej jednak... Czy jakiś inny powód był? Nie. No, uważam, że sama bym nie chciała tam mieszkać przy samym elektrociepłowni. Ja przepraszam, pani sama jedną osobą wydaje takie decyzje, czy w jakimś zespole? Nie, ja to piszę. Pani wydaje opinię. Opinię, natomiast tak. To idzie jedną osobą? Tak. To jest poważna funkcja, no dlatego panią zaprosiłem dzisiaj, więc... A kogo mogę wziąć z Ząbek? Jeżeli chodzi o daną na przykład Radzymin, czy tutaj, czy Tłuszcz, to mogłabym wziąć kogoś z tych z radnych, tam nie mam. I taka opinia trafia do prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a następnie do marszałka województwa mazowieckiego. Jeżeli chodzi o spotkania, to raz na kwartał są organizowane posiedzenia Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. W zależności od tego, czyli staramy się, że nie mamy własnej siedziby i staramy się o to, żeby w każdej gminie było takie przynajmniej jedno spotkanie w ciągu kadencji. W zależności od tego, czyli tak, dwa razy do roku spotykamy się na walnych zgromadzeniach Mazowieckiej Izby Rolniczej. Z reguły jest to maj, kiedy budżet jest to podliczany, czy został zrealizowany, i koniec listopada, początek grudnia, kiedy to budżet jest podejmowany, tak jak Państwo podejmujecie budżet. Z czego się utrzymują izby rolnicze? Izby rolnicze mają odpis 2% od podatku rolnego. Czyli w zależności od tego, ile jest w danej gminie, tych wpływów, tak, to tyle. Ale to nie są jakieś konkretne pieniądze, prawda? Tak, to jest około 3 milionów na całe województwo mazowieckie. Z tego muszą się utrzymać te 6 oddziałów. Mamy teraz własną siedzibę, bo kilka lat temu... No to wychodzi po 500 000 na każdy. No jeszcze krajówka się z tego musi utrzymać, jeszcze musimy do krajówki dorzucić. Kilka lat temu została zakupiona działka, dostaliśmy jako Mazowiecka Izba Rolnicza działkę w Parzniewie i tam został pobudowany budynek i teraz tam mamy siedzibę. Parzniew koło Pruszkowa. To jest po drugiej stronie. Tak, tutaj przedtem było we Wesołej.
No dobrze, a w jakich sprawach jeszcze Mazowiecka Izba Rolnicza pomaga rolnikom? Tak kolokwialnie mówię. Jeżeli mamy te spotkania na już tak na powiecie, to są zgłaszane pewne problemy. Bo Mazowiecka Izba Rolnicza nie zajmuje się tylko tymi sprawami, o których Pani mówiła, czyli jakoś tam biurokracją, ale przede wszystkim zajmuje się pomocą rolnikom. Tak, tak. To jest jak gdyby sedno sprawy, prawda? Tak. Od tych zwykłych rolników, z którymi mamy do czynienia w czasie posiedzeń rad powiatowych, bo też stąd przechodzą rolnicy, którzy informują, że są jakieś problemy, że są jakieś tam coś, co trzeba byłoby zainterweniować, bo to robimy pisemnie albo na walnym zgromadzeniu. Też składamy wnioski, co należałoby zmienić. I tak na przykład w ustawie o ochronie zwierząt, czy programach dla szkół, czy w ASF-ie, w każdej tej dziedzinie podejmujemy propozycje, co rolnicy, czy w prawie łowieckim, co rolnicy widzieliby, żeby było zapisane w tych dokumentach. Czyli w ramach jakichś konsultacji? Bo tak, to już... znaczy no nie bardzo konsultacji, to są takie opiniowania. Na to mamy 7 dni na opiniowanie, to jest bardzo krótki czas. Na walnym zgromadzeniu członkowie walnego zgromadzenia występują z wnioskami, potem te wnioski są przesyłane są realizowane przez Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej. No dobrze, Pani Magdaleno, a jak wygląda sprawa właśnie tych wniosków, które agencja wymaga, żeby one składane były elektronicznie. To znaczy tam jest ustawa, która to reguluje, prawda? Tak. No więc. Jeżeli chodzi skąd o... takie rozwiązanie, dlaczego tak. Jeżeli chodzi o pomoc w tym zakresie, to już od wielu miesięcy spotykamy się sami przewodniczący w Parzniewie, czy w Sejmie, tak jak było 2 grudnia, czy w innych, czy w Ministerstwie Rolnictwa. Chodzi o to, że my z tym problemem nie chcemy, żeby zostali rolnicy, tylko wspieramy ich i próbujemy wpłynąć na dobre rozwiązania. Nie zawsze to da się zrobić, tak jak jest teraz z tą sprawą wniosków elektronicznych. Jest to wymóg, który jest narzucony rozporządzeniem Unii Europejskiej. W zeszłym roku my powinniśmy już od kilku lat wprowadzać. Tylko, że w latach ubiegłych około 1% tylko wniosków był składany drogą elektroniczną. To się zapychało, to w ogóle się wyłączało, także wszyscy mają bardzo negatywne opinie na ten temat. Natomiast w innych krajach europejskich, typu w Rumunii, ponad 3 miliony wniosków było złożone drogą elektroniczną. Dla takiego porównania w Polsce około 1,5 miliona wniosków jest składanych przez rolników. Z tego w powiecie wołomińskim prawie 5 tysięcy. Czyli prawie 5 tysięcy wniosków muszą obrobić o same dopłaty bezpośrednie pracownicy agencji w Radzewinie. I o co nam chodziło? Baliśmy się, że tak jak są osoby starsze, tak jak są miejsca na terenach gmin, gdzie nie ma dostępu do sieci internetowej czy do internetu, to te osoby nie będą mogły złożyć takiego wniosku. I co udało nam się w tym zakresie zrobić? Pierwszą rzecz to udało się, że to, o czym mówiłam już w czasie tego spotkania 2 grudnia, że te osoby dostaną teraz wnioski w wersji elektronicznej, na czym mi bardzo zależało. Bo jak ktoś dostanie wersji papierowej, będzie się mógł z tym w miarę zapoznać, coś sobie zaznaczyć, nawet pójdzie do siedziby i będzie mógł to w jakiś sposób z doradcą wprowadzić. Bo jeżeli chodzi o dane, to każdy dostanie login, natomiast hasłem jest ostatnia wypłata należności z agencji, czyli to, co ile dostaliśmy za ostatnim razem, to jest hasło do tego naszego konta e-wniosku. I teraz taką osobę, pan Stanisław jakby składał taki wniosek, o to wszystko dopytać, żeby to wszystko przyniósł i w każdej chwili to nie może być tak, że pan musi to rozpocząć
i dokończyć. Nie może pan na przykład w tym czasie, pan Stanisław powie, że no nie wiem, czy to, co ja tu będę miał uprawiane. Nie ma takiej możliwości. Trzeba od początku wyjść i po kolei zrobić i zakończyć. Nie ma tak, że drugi wniosek na przykład otworzymy w tym czasie i będziemy coś robili. Nie. Tylko jest możliwość do funkcjonowania przy jednym arkuszu. Dla części rolników to będzie utrudnienie, nie ułatwienie, na pewno. No dla dużej części. A do tej pory było ułatwieniem, przecież co rok były zmieniane zasady składania wniosków. Co rok były zmieniane wszystkie te opisy. Ale tak były papierowe. No dobrze, że były papierowe, ale doradca też musiał jeździć na szkolenia, żeby mógł ten wniosek wypełnić, bo nie był w stanie go wypełnić. Ale teraz on nie będzie w stanie czasowo wypełnić, bo jak usiądzie przy takim wniosku, przed tego roku, on sobie pozaznaczał, przejdzie do domu, a teraz nie ma. Będzie musiał od początku do końca usiąść. Ja myślę, że to będzie bardziej prostsze, jak było do tej pory. Jak się internet zawiesi, to będzie musiał jeszcze raz zrobić. Tak, nic nie zapisuje. Czyli, jest jeszcze no dobrze, czyli zmiana jest taka, że on, ten rolnik dostanie tą wersję papierową, tak. Ale dalej wypełnia to elektronicznie. Tak, czyli jak gdyby zmiana. Ale jeszcze jest jedno ale. Tak? Dla osób, które na przykład nie mają żadnych zmian w uprawach, typu osoby, które mają same łąki, to i do 10 hektarów gruntów rolnych, bo tam się nie rozpisuje tych upraw, to od 15 lutego do 14 marca będą mogły złożyć takie oświadczenie, że nie ma u nich żadnych zmian i wtedy przyjdzie tylko taka informacja z longinem i hasłem i na tej podstawie doradca rolny wprowadzi ten wniosek. Tylko się zaloguje, że nie ma żadnych zmian, czyli nie będzie wprowadzał poszczególnych tych pozycji. Natomiast wszystkie pozostałe osoby, które mają zwierzęta, które zmieniają uprawy, typu, no nie wiem, wprowadzają... Tak. Struktura upraw się zmienia. Tak, tak. Czyli głównie wprowadzają te... Struktura upraw się zmienia co roku. No tak, ale jeżeli ma ktoś poniżej 10 hektarów i na przykład łubinów nie używa, czy tych paszowych, czy tych, to u niego też się to nie będzie zmieniało. Chyba, że gdzieś tam sobie kawałek przerobi z ornego na trawę, czy odwrotnie, wtedy też się to wszystko zmienia. No tak, dokładnie. No i ale takie... chyba to nigdy nie jest tak, że rolnicy na tych samych działkach uprawiają to samo przez tam... Jeżeli chodzi na przykład o łąki... No dokładnie. No. Tak, ale jeżeli chodzi, że ktoś ma same łąki... Łąki to jest zupełnie co innego, użytki zielone. Ale jeżeli pan w tej zmianie, gdy nie tam zmieniał pomiędzy zbożami jarymi a ozimymi, to przy 10 hektarach pan nie wpisuje konkretnie, czy to jest owi, czy to jest żyto, tu pan nie ma zmian. Ale w przypadku, kiedy ma pan zwierzęta, w przypadku, kiedy pan coś tam zmieni z ornego na łąki, czy odwrotnie, czy w przypadku, kiedy pan będzie miał te wysokobiałkowe, no to wtedy już jest zmiana, bo jest inna forma dopłaty. Bo pamiętajmy, że sobie... Roślin białkowych jest inna dopłata, prawda? I to jeszcze tych, które są na pasze jest inna, tak. Te, które na ziarno jeszcze jest inna, tak. Prawda? I tak dalej. Tak. To jest cała plejada różnych tych projektów i tak dalej, które się wchodzi i realizuje później. No. Trybunał nie może być tak, jak na przykład mam kuzyna we Francji. Tam jest przykładowo ma 10 hektarów łąki, 10 hektarów ornej i on nie musi taka kuzyna pcha. Dzisiaj wybił ziemniaki, jutro na drugi rok będzie orny. A on ma ornę od tych 10 i nikogo nie obchodzi, co on na tym ornym uprawia. Jest dopłata, jest inna dopłata do użytków zielonych, inna dopłata do gruntów ornych, że tak powiem, tak? No teraz to nie ma takiej zmiany przy tych ornych, natomiast do 10 hektarów, jeżeli pan będzie miał 9,5 hektara ornych, to nie musi pan wpisywać, że pan ma owiec, że pan ma jęczmień, to nie musi pan wpisywać. Aha. Natomiast już jeżeli pan przekroczy 10, to musi pan wpisywać i są te tereny proekologiczne, te wyliczenia, to jest najgorsze. A no jak nie? To była dosyć głośna sprawa. To była, tak. Dobrze, pani Magdaleno, czyli reasumując, tak naprawdę w tej kwestii niewiele się zmieniło, czyli ja rozliczenia są tutaj, nie mam, że tak powiem, przez internet, tak? Ale nie dla wszystkich. Ta część osób, która będzie mogła złożyć oświadczenia, to już będzie mniejsza. Czyli ci, którzy mają do 10 hektarów ornych i nie mają zmian.
we wniosku, czyli tak jak było w zeszłym roku składane, to te osoby złożą oświadczenie pomiędzy 15 lutego a 14 tylko w tym okresie marca i oni będą, normalnie go się zalogują i będą zgodnie z tym, co mieli rok temu. Natomiast wszystkie pozostałe osoby będą mieli wersję papierową, co nie było przewidziane, będą mogli sobie pozaznaczać i z tej wersji papierowej będzie trzeba wprowadzić do systemu. A to jak będzie działał system, bo ja i dlaczego ja tak chciałam tą wersję papierową? Dlatego, że w przypadku, kiedy by ten system nie zadziałał, uważam, że agencje mogłyby przyjąć tą wersję papierową. Tak. No, przepraszam. Ja mam nadzieję, że agencja jest przygotowana na obsługę tego systemu, który w pewnym momencie będzie miał tak zwany szczyt, prawda? Bo jak gdyby no. Jeżeli chodzi również o składanie wniosków papierowych, też był szczyt, prawda? Tak samo będzie przy składaniu wniosków. Przez wiele lat mieliśmy problemy z tym, z systemem Ajax, ten, który był w rejestracji zwierząt, do tej pory on jeszcze dobrze nie funkcjonuje. Jak ten system zafunkcjonuje? Mówi się, że jest wprowadzony w tym roku nowy program. Miejmy nadzieję, że ten nowy program nie będzie taki zaradny jak te poprzednie. Że tak jak mówię, rozmawiałam z panem Szopą, który zawsze składa, panem, który ma to gospodarstwo duże w Równem. I on mówi, że tydzień czasu zajęło mu złożenie wniosku. Za każdym razem, jak próbował cokolwiek wprowadzić i zmienić, jak była jakaś sytuacja napięcia, wszystko mu gasło, nic się nie zapisuje. Trzeba wszystko od początku wprowadzać. No nie. A jak to będzie wyglądało? Opcja zapisz jest na końcu, prawda? Więc tak. Opcja wyślij. No tak, i to jest możliwość zrobienia tego na końcu. Tak. Natomiast nie ma tak, że na przykład piszemy pismo, napiszemy tak dwa akapity, tak. Wracamy później. Nie ma takiej opcji. To nie jest Word ani Open Office, tak. Tylko. I agencja nie będzie miała już wersji papierowej, tak jak w przypadku rejestracji zwierząt. One były w systemie, ale tam i archiwa były takie dość spore i to wszystko się potem szukało jak coś. Bo była ale rejestracja zwierząt też będzie drogą elektroniczną, czy dalej jest? Ona jest dalej, wysyłane są papierowe, ale też jest ten system, jak działa elektronicznie. A, czyli można elektronicznie. Tak. Dobrze. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, co pan powiedział, że tego 2 grudnia. 2 grudnia było to spotkanie w Sejmie. Tak. I tam poproszono mnie o taką moją opinię odnośnie tych wniosków o dopłaty. I moje spostrzeżenia były wyemitowane przez telewizję Trwam. Tak, były, widziałem osobiście tego. To prawda. Dobrze, czy są pytania do pani Magdaleny? Proszę bardzo, tą sytuację tak. Prawdopodobnie nie damy rady, żeby to odwrócić. Nie damy. Ale żeby sytuację usprawnić, to widzi pani, jest położony światłowód do Krawcowizny, przez całe Białki przechodzi. I mieszkańcy nie mogą z niego skorzystać, a Białki są takim najciemniejszym punktem na mapie odnośnie, prawda, internetu i tak dalej. I to tyle czasu się wałkuje, tyle czasu się kręci. Prawda, wielokrotnie spotykałem się z marszałkiem. To jest jakieś nie. A światłowód jest położony. Cała ta stacja bazowa stoi na Krawcowicie, tak, prawda? Z której można się podłączać i tak dalej. I tutaj teraz jest pytanie do pani, co w tym kierunku może pani zrobić? No w tym kierunku to ja już nic nie mogę zrobić. No to nie zależy od izb rolniczych. Tutaj bardziej zależy od samorządu, bo to jest na terenie samorządu. To państwo powinniście występować. To jest na terenach wiejskich, na terenach rolniczych. To jest właśnie zadanie dla izb rolniczych. Bo izby rolnicze, tak jak pani na wstępie powiedziała, mają pomagać rolnikom i mieszkańcom wsi. I to no temu ma służyć. Pomagają, ale czy ja nie jeżeli chodzi to, o infrastrukturę, czy o wodociągi, czy o kanalizację, czy o śmieci, no to izby rolnicze nie mogą w tym tak samo i o infrastrukturę tą. Przepraszam, wy możecie wszystko, my natomiast nie możemy. Przepraszam. Bo my mamy ograniczone pole działania. To, co jest, że tak powiem, zadaniem gminy, to gmina realizuje. Natomiast światłowody, inne rzeczy i tak dalej, linie przesyłowe energetyczne, to nie jest zadanie gminy. My w tej kwestii też nie zadanie izb rolniczych. Przepraszam, to jest kwestia telekomunikacyjna przede wszystkim, no więc. Panie Adamie, wiadomo, że można wszystko zrzucić tutaj na barki pani Magdaleny. Ja nie natomiast, ale panie przewodniczący, tak jak pan wspomniał, kilka razy rozmawiał pan w tej sprawie z samym marszałkiem. I sprawa stoi, prawda?
No więc tutaj jak gdyby ma pan odpowiedź na swoje pytanie. To po co było wydać tak ogromne pieniądze? To są wydane ogromne pieniądze. Dlaczego pan tego marszałka nie zapytał o to? Zaprosi pan pana marszałka na komisję. Nie, no nie do przesady, wie pani. I co odpowiedział? I co odpowiedział, bo jestem ciekaw. Co odpowiedział? Tak. Odpowiedział tak, że no ja liczę, że może teraz przed wyborami samorządowymi ta sprawa się, że tak powiem, bo PSL będzie chciał trochę tam się wypunktować. Możliwe, że tym ruszą. Bo on mówi, że jesteśmy na etapie ostatniej mili. Ja wiem, jak teraz ostatniej. Co to znaczy ostatniej mili? Szukamy ostatniego wykonawcy, który teraz nam będzie tą sieć rozprowadzał, prawda? I tak dalej. No. I już mija rok czasu i nie ma ani... Jeżeli chodzi o tę sprawę... Pewnie mila. No tak to oni nazywają. Tak ma, dwa lata temu było spotkanie właśnie z przedstawicielami marszałka w tym w starostwie. I też nic się nie dało w tym zakresie zrobić. Nie ma tej firmy. Był ten temat poruszany? Tak, był. Nie ma tej firmy, która by to wykonywała. Nikt nie chce się podjąć czegoś, do czego będzie dokładał. No niezupełnie tak dokładnie. Znaczy, z tego co ja wiem. Panie przewodniczący, jedno słowo, proszę bardzo, pan będzie kontynuował. Tą linię światłowodową Urząd Marszałkowski przekazał jakiejś spółce. Ja nie pamiętam, jak ta spółka się nazywa. I teraz każdy, kto chce korzystać z tego, że tak powiem, urządzenia, musi nawiązać umowę z tą spółką. Natomiast koszty zawarcia umowy z tą spółką są dla nikogo nieopłacalne. Jest tak wygórowana cena. Teraz jesteśmy tutaj na etapie rozmowy z taką firmą z Wyszkowa, która tutaj rzekomo by nam jakoś tam... Ale myślę, że to jest taki bardziej partyzancki sposób, gdzieś tam po słupach energetycznych rozprowadzania tego internetu i tak dalej. No ale jak nie ma nic innego, to trzeba korzystać z tego. I jak ja im mówię, że tam jest internet, tam są stacje bazowe, do których można się podłączyć, to oni się pukają w głowę. My, proszę pana, to jest dla nas za drogę i tak dalej. My wolimy się z Tłuszcza podłączyć, tam pojechać i się tam podłączyć. Więc tu jest gdzieś pies pogrzebany. Proszę pani, tam zostają wydane publiczne pieniądze. I to nie małe pieniądze, prawda? Jest światłowód. Ale to tak, ale to nie jest, ale tak jak pan powiedział, to nie jest rola izb rolniczych, bo my jako izby tego nie możemy przejąć. No nie, ale de facto rolnik spotyka się z sytuacją, że ustawowo ma nałożony obowiązek, którego fizycznie nie może wykonać. Nie może wykonać. Poprzez brak dostępu do internetu. Nikt nie patrzy na sytuację rolnika. A czy sam dostęp do internetu wystarczy rolnikowi? On jeszcze musi mieć sprzęt, z którego może. Czyli sprawa się sprowadza, bo firmy są, światłowody są, sprawa się sprowadza do warunków ekonomicznych. Po prostu jest za mało użytkowników, żeby się opłacała inwestycja, żeby biznesplan się zamykał zyskiem. I tu jest kwestia do postawienia tego tematu u władz wojewódzkich, dofinansowania tych inwestycji po to, żeby zapewnić warunki techniczne, no powszechne w tej sytuacji, bo obowiązek rolników jest powszechny do składania. Jest to bardzo dobrze, że wchodzi postęp i on w skali kraju spowoduje ogromne oszczędności, bo przetwarzanie danych elektronicznych to jest kliknięcie na komputerze jednego przycisku i nie ma urzędników, czyli tam się oszczędza, a rolnik tu nie ma możliwości na tych ciemnych plamach, gdzie nie ma internetu, wywiązania się z tych obowiązków. I to nie jest już kwestia warunków technicznych czy firmy, o której mówicie, tylko jest kwestia dofinansowania do inwestycji w miejscach, w których jest to nieopłacalne. Dobrze, tylko dodam jedną rzecz, panie przewodniczący. Proszę bardzo, ale jedną rzecz. Wtedy, kiedy była dawana stacja uzdolniania wody w Wysobykach, był pan marszałek, prawda, w obecności radnych, zadałem takie pytanie, marszałek nie odpowiedział, bo mówię, że tutaj linia opłata przebiega, prawda, ten nowy światłowód położony, kiedy z niego będziemy korzystać. Proszę pana, najpóźniej rok czasu. Wspaniała rzecz. Za darmo będziecie mieli szerokopasmowy internet, prawda, i tak dalej. Ile czasu tak minęło? Tak. Dobrze, trzeba będzie płacić za usługę, natomiast podłączenie ja i tak dalej. Proszę państwa, ja w jednym zdaniu. Na teren, z którego ta pani się wyłączy, prawda, jest, że tak powiem, przez te światłowody dosyć skutecznie zrobiony, tak? Jeżeli mówimy o... Strachówka nie ma terenu, gdzie nie ma dostępu do internetu. Nie ma takiej. Nie ma. No właśnie. I jak to można było... W 99%. Jak można było to zrobić, że tam zrobiono... Tam nawet są takie miejsca pozaznaczane, gdzie była kiedyś posesja. Nikt nie mieszka, a jest doprowadzony internet. Dobrze. I tam się znalazły środki, tutaj. Proszę państwa, jeżeli chodzi o założenia tego projektu, o którym rozmawiacie, polegającego na budowie tego światłowodu, to tutaj założenie było takie, że
województwo mazowieckie buduje ten światłowód na terenie województwa, natomiast obsługą, tak jak pan powiedział, zajmuje się spółka, ale jak gdyby dystrybucją tego sygnału zajmują się lokalne firmy, które mogą się do niego podpiąć i na danym terenie ten sygnał, usługę świadczyć, rozprowadzać. I tak to jest zobowiązane, to jest zorganizowane. Nie wiem, czy indywidualna osoba może się podłączyć do tego. Chyba nie może. Nie, nie może. O to chodzi. Też pytano o te rzeczy, tylko że na przykład u mnie też jest bardzo dobry sygnał radiowy operatorów telekomunikacyjnych, telefonicznych, więc z tym jak gdyby nie ma większego problemu. A ten operator, o którym pan mówił, on też funkcjonuje i nie wiem, czy on jest, podpięty do tego światłowodu, ale internet, no jakie pani ma ostatnie, panie Urszulu, wieści na temat? Na tą chwilę mamy dalej czekać, tylko do końca nie wiem już teraz na co. Ale od IT4? Od IT4? Nie, od tej firmy jest Szyszkowa. No to IT4. Nazbieraliśmy, nie wiem, około 300 osób. Z tego myślę, że już... Ale 300 gdzie pani mówi? Wszystkich razem. Więcej? No z tego myślę, że już się około 100 wycofało, bo... No to IT4. Na pulku też nie ma internetu? Marek, widziałam. A radiowy nie działa? Do ręki? Jest takie miejsce, ale nie działa. No wie pan, to jest działanie z takim pojęciem wstępnym. Włączyć sobie komputer, jakąś grę tam pograć i tak dalej. Więc coś konkretnie zrobić, jakąś konkretną operację przeprowadzić, to tak jak kolega tutaj powiedział, jest to niemożliwe, tak? I teraz, jeżeli wejdziemy teraz w tą kwestię tych wniosków elektronicznych, to naprawdę to będzie uciążliwe, no bo jeżeli będziemy mieli jakiś sprzęt, z którego możemy skorzystać, dobry sprzęt, no to sobie ludzie z tym jakoś poradzą. Natomiast jeżeli to się będzie zawieszło, stanowisko. Nie jest tak łatwo, że sobie poradzić. Jeżeli chodzi o tą część graficzną, naprawdę sami pracownicy agencji mają kłopoty. To trzeba panu się dokładnie oznaczyć, żeby panu to wyszło. I to jest największy problem, bo ten system jest bardzo dokładny. I oznacza pan działkę i musi pan to wszystko dokładnie powyrysowywać. I mówię, sami pracownicy agencji się na to złoszczą, bo mają z tym problem. Dobrze, proszę państwa, w kwestii jakoś tam, jeżeli to będzie źle będzie funkcjonowało, no to ktoś będzie musiał zająć w tej kwestii stanowisko. Dlatego wystąpiłam o wnioski w formie papierowej. Dobrze, przejdźmy do jakiejś kwestii podsumowania tego naszego spotkania dzisiejszego. Pani Magdaleno, czyli tak, rozliczenia mamy elektroniczne, jeżeli chodzi o składanie wniosków, a czy na przykład Mazowiecka Izba Rolnicza będzie podejmowała jakieś działania dalsze, żeby to zmienić, bo to, no nie wiem, czy to będzie tak dobrze funkcjonowało, czy jakieś działania jeszcze będą? My staramy się w jakiś sposób to usprawnić, natomiast jeżeli jest podjęta rozporządzenie na już Unii Europejskiej, gdzie mówię, w tamtym roku w Rumunii były już normalnie wszystkie elektroniczne i tak samo rozmawiałam w kuluarach, rozmawiałam w kuluarach z panem ministrem Jurgielem i mówię, że jest problem, a minister do mnie mówi tak, to co? Tylko tak mówi prywatnie teraz. To co, my jesteśmy gorsze od Rumunów? Rumuni sobie poradzili, a my nie? To była odpowiedź pana ministra Jurgiela do mnie prywatnie. Dobrze, czyli niech boli, ale składajmy tak jak... Tak, no bo już nas, powinniśmy to wcześniej się nauczyć, mieliśmy 3 lata, ale... Zaniechaliśmy. Ale myśmy się uczyli, ale było tak, że ten system prawie nie działał. Mówię, w całej Polsce niecały 1% wniosków, u nas dosłownie 3 w całym powiecie radzymińskim było złożone z tych 5000. Powiecie wołomińskim. Tak. Niecałe 3 były złożone. Panie, wydaje mi się, że chociaż jedno albo ze 2 takie szkolenia w międzyczasie powinny się odbyć. Są szkolenia. Takie szkolenia, że tak powiem. Ale organizowane przez agencję? Organizowane przez agencję, organizowane przez ministerstwo. Teraz taki pokazowy, podpisałam umowę i będziemy też mieli szkolenia w ramach Mazowieckiej symulatorze, panie Zbyszku. W dalszym ciągu trzeba zmierzać do zapewnienia dostępu do internetu, żeby nie było czarnych plam. I tu jest kwestia dofinansowania do inwestycji nieefektywnych. I dopóki ten temat nie zostanie rozwiązany, to każde inne działanie będzie działaniem zastępczym. Natomiast to, żeby wprowadzać elektroniczne, to jest bardzo dobre, bo to jest po prostu w skali kraju niesamowite oszczędności, niesamowite usprawnienie w dłuższym terminie. Ale nie zmieni to sytuacji, jeżeli są miejsca, gdzie są żadne plamy, to tam jest wyludnienie. I tam się jeszcze bardziej pogarsza, bo z tego względu, że nie ma warunków, ludzie dalej stamtąd uciekają. Zamiast się polepszać sytuacja, powiem biznesplanowo, do zwiększenia ilości tych przyłączy, to ona się pogarsza albo stoi w miejscu.
I tutaj jest sytuacja właśnie dla wszystkich organizacji i samorządowych, i społecznych, żeby takie podjąć wnioski, aby te czarne plamy w dostępie do internetu zlikwidować. Mówię o naszej gminie czy o naszym powiecie, ale to zapewne dotyczy sprawa kraju. A stąd też duża ilość naszych pytań tutaj i jak gdyby dyskusja w tym temacie, ponieważ jak pani zdążyła zauważyć tych z wypowiedzi kolegi czy pani Uli, część mieszkańców naszej gminy właśnie nie ma dostępu do internetu. Ja bym tak się nie absorbowała tymi elektronicznymi sprawami. Ja jestem bardzo ostrożna. Mogę dać przykład ostatni z Hawaii, kiedy to też niewłaściwy przycisk przyciśnięto i mały właśnie wywołano wojny. Tak samo i u nas jest bardzo często, że pracownik przyjdzie nienauczony, wprowadzi jakiś tam błąd i potem cały system ajak wywala. Nie wiemy. Potem wzywają tych rolników tak dyskretnie do agencji, żeby przyszli z tymi papierowymi rejestrami zwierząt, żeby to odtworzyć. Wcale to nie jest tak. To jest problem. Państwo widzicie zresztą jak na łamach tam Stany Zjednoczone czy Rosja, te wszystkie kwestie szpiegowskie i tak dalej, które oparte są na elektronice i tak dalej, są pewne rzeczy tam blokowane, różne lotniska się, że tak powiem, zatrzymuje, bo coś tam się stało w systemie, bo ktoś tam przed... Tylko jedno kliknięcie. Natomiast to takie na tak. Ale proszę Państwa, nie trzeba daleko chodzić. Nieraz pójdziemy do banku, no niestety system zawieszony, czeka. Poczta. Na przykład. Ja chciałam jeszcze powiedzieć o takiej jednej rzeczy, przepraszam Pani Ulu, że Pani już o tym pytała. My staramy się też, bo mamy swoje środki. Powiedzmy, mamy po 2000 zł na radę. Takie mamy środki, które dysponujemy. I staramy się raz do roku zorganizować naszym przedstawicielom, czyli tym radnym, za to ich zaangażowanie wyjazdy. I na przykład teraz jestem w trakcie przygotowania wyjazdu między 11 a 15 lipca do Łotwy i Estonii. Taki wyjazd proponuję. Za te 2000? Nie, my dokładamy po 500 zł, dokładamy. W ogóle kosztuje 700, ale my 2000 do tego dofinansowujemy. Jadą 3 rady, więc mamy 6000. I więc mamy za jakiś transport, resztę dopłacamy. Dobrze. W ten sposób staramy się. Ja tylko do tego chcę dodać, przepraszam, że Pani weszła w słowo, tych wyjazdów powinno być więcej. Nie tylko sami powinniście jeździć, ale zabierać trzeba rolnikom, trzeba pokazać. Ale ja zabieram. I powiem Pani taką rzecz. Ja po raz pierwszy za granicę wyjechałem właśnie z Izby Ostrołęckiej. Kolonie też organizują. Tak. Z Ostrołęckiej Izby Rolniczej, było to w 98 roku. Jeżeli od Duńczyka z Obory dzwoniłem do domu. No super. Dzwoniłem z telefonu takiego stacjonarnego, gdzie u nas tych telefonów nie było jeszcze. I do żony mówię, że słuchaj, dzwonię do ciebie z Obory. Chłopie krowa, mówię, ty stoi, ja na ścianie wisiadam. To było ogromne zdziwienie, tak? Dla mnie ta infrastruktura była rozbudowana. I tak się zastanawiałem, kiedy to do nas dojdzie. Długo nie trzeba było, że dzisiaj ludzie mają po 2-3 telefony, prawda, te stacjonarne odchodzą powoli do lamusa, że tak powiem. Tak. Jeżeli chodzi o te zimowe, o jakość rolnictwa, która tam była nam przedstawiona, porównana do tego naszego... Nie zaimponowała Panu. Nie, no proszę Pana, to była bajka. To była bajka. Ja chciałam dzisiaj u nas już też jest prawie na tym samym poziomie, tylko nie do końca są rolnicy tak wynagradzani, jak oni tam są wynagradzani, tak? Ale już ten poziom... To już są inne kwestie. To są inne kwestie, tak. Tak, wspomniał o tych. Krajowa Rada Izb Rolniczych organizuje wyjazdy na zimowiska i na kolonie. Jeżeli chodzi o ilość miejsc, to na przykład teraz dla Mazowieckiej Izby Rolniczej było 50 miejsc, czyli tak przypada po jednym miejscu na dany powiat. A że moi koledzy i koledzy głównie, bo powiedzmy tak, na te 74 osoby chyba jest nasz 7 kobiet. Także moi koledzy, tak, nie są zainteresowani całą dokumentacją, zbieraniem, szukaniem tego wszystkiego do KRUS-u, bo ja też pomagam tym osobom w tej dokumentacji. To w tamtym roku na przykład na kolonie do Stegny pojechało od nas 12 osób. Bo tak, 10 miejsc miałam z naszego okręgu, tego oddziału warszawskiego i od Płocka z prezesa wzięłam dwa miejsca, bo mi prezes tam dostał. A proszę, dzieci, które jadą, muszą mieć, to są dzieci, które takie są z rolników, tak? Tak, może być opłacany KRUS, może być ta osoba na rencie. Miałam osobę, która była na emeryturze.
Czyli jedna z osób musi być w ubezpieczeniu. Dobrze, a wspominała Pani, że Pani rozmawiała z ministrem rolnictwa, czy może pytała Pani, kiedy zostaną wyrównane dopłaty dla polskich rolników z rolnikami niemieckimi? O tym cały czas się mówi. Niestety nie wiadomo, co będzie z dopłatami po 2020 roku. Dopóki nie, no nie wiem, nie jest to na forum europejskim, bo na przykład prezes Szmulewicz też w wielu takich różnych federacjach działa, w COPA, w COPie, w takich współpracuje, często wyjeżdżają. W organizacjach tak, europejskich. Tak, i też tam w tym zakresie działają. Niestety to nie jest takie proste, żeby Polakom dali większe dopłaty. I jeszcze chciałam jedną rzecz tutaj po tego. Przewodniczący, bo my się spotykamy razem na miesiąc, przewodniczący w Parzniewie, tych rad powiatowych. No i też za to, że no nie mamy nawet za dojazd, a to jest jednak kilka kilometrów, też mamy organizowane wyjazdy. Ostatnio byliśmy na wspaniałym wyjeździe, było to 50 osób w Bawarii. I jeżeli chodzi tam, jak wyglądają gospodarstwa. Byliśmy w gospodarstwie rodzinnym, gdzie Państwo mieli 60 sztuk bydła, gdzie obok bydła były świnki, to nie było żadnego problemu, gdzie chodziły kurki. I nawet miałam zdjęcia, że obok w oborze nie było wszystko powykładane płytkami, nasi tam akurat i pajęczyna była. I nasi cały czas tam tłumaczyli, co im tam zarzucają inspektorzy. To tam krówki były nauczone w ten sposób, że o konkretnej godzinie podchodziły pod to stanowisko, pukały tam jakoś tak, że wchodziły do tego stanowiska przy popycie miały takie tutaj na czytniki. Czytnik taki, ten czytnik się załączał, wsypywało jej się jedzenie, ona w tym czasie jadła, a podłączały się pięknie komputer. Ja nawet miałam zdjęcia takie. Komputer podjeżdżał, najpierw pięknie szczotki myły wymię, potem były wycierane, następny podjeżdżał, były po kolei podłączane te dojarka była podłączana, no i potem było cały udój. I wszystko było w ostatnich 30 dniach na monitorze wyświetlone. Także oni w ten sposób, ale ich główne źródło utrzymania wcale nie było z tych krów. Nie. Oni mieli, tak, druga rzecz, którą się zajmowali, było bardzo dużo ludzi, to była agroturystyka, a główne źródło utrzymania to na całej tej oborze mieli kolektory słoneczne, fotowoltaikę. I z tego się utrzymywali. Dobrze, proszę Państwa. A drugie gospodarstwo, jeżeli mogę. Proszę bardzo. To dla ciekawości. Było gospodarstwo zakonników. Zakonnicy prowadzili także szkołę i tam mieli bardzo dużo tej ziemi i oni znów tak mieli, bo tam było chyba 80 sztuk krów, 300 sztuk świń, oni w ogóle wszystko mieli, 400 kurczaków, 300 indyków, wszystko mieli i tam też wszystko komputerowo szło. Z tym, że tam, jeżeli byliśmy też na udoju, to tam była taka karuzela. I jak myśmy przychodzili o godzinie 15, to tam stały trzy krówki. Ale jak potem nam opowiedział to wszystko i zajęło to około 20 minut, jak wychodziliśmy, to już wszystkie krowy czekały do tej karuzeli. Na karuzeli było 26 miejsc. Każda podchodziła pod karuzelę. Pracownik tam robił ręcznie mycie, podłączanie i ona szła z tą karuzelą i kończyła. No i tak, do końca. Tak to wyglądało. Dobrze. Pani Magdaleno. Dziękujemy bardzo Pani za przybycie na naszą komisję, że Pani tutaj przybliżyła nam to, jak funkcjonuje Izby Rolnicze i problemy, które się To znaczy, ja bym miał, ja... Panie Przewodniczący, ja bym miał jeszcze jeden taki, taką sugestię, taką interpelację, tak? Żebyście Państwo, skoro Pani mówi, że pomagacie rolnikom, wprowadzić coś w rodzaju, no ja powiem to, jak to wygląda na tym systemie duńskim. Tam rolnik opłaca składkę na tak zwane jakby Izby Rolnicze, ich Izby Rolnicze, tak? I w ramach tej opłaty co 7 tygodni jedzie na tydzień czasu na taki wypoczynek, a w tym czasie przyjeżdża firma, która zajmuje się jego gospodarstwem. Wow, co 7 tygodni? 6 tygodni pracuje, 7 tydzień odpoczynku. Dobrze, że nie dzień, tylko tydzień. Tydzień, tak. Tydzień. I akurat tyle, co ja bym u tego Duńczyka, to rzekomo czy do wyjazdu miał jechać nad Morze Śródziemne, prawda, tam gdzieś i tak dalej. Czyli Pani Magdalena, jak Pani widzi wyzwania przed Mazowiecką Izbą Rolniczą, są bardzo duże. Ja dziękuję Pani za obecność. Nie. Chciałem ze swojej strony życzyć Pani dalszych sukcesów pracy Pani w Mazowieckiej Izbie Rolniczej. Ma naładowane akumulatory dalej do pracy. I w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Na wesele, jest Pani aktywną osobą. Mam nadzieję, że dalej będzie Pani. Tak,
pracowała. Dziękuję bardzo Pani za obecność. Ogłaszam 5 minut przerwy. Witam na posiedzeniu po przerwie. Jeżeli chodzi o protokół z poprzedniego posiedzenia, widzę tutaj wszyscy obecni. Przewodniczący odczytał treść protokołu nr 71 z dnia 6 grudnia. Pan radny Adam Wojtyra poprosił o wykreślenie z treści swojej wypowiedzi z zapisy z budżetu gminy i protokół na tym został przyjęty. Następny przewodniczący komisji Adam Kisiel odczytał treść protokołu nr 69 z dnia 8 listopada 2017 roku i protokół został przyjęty. Przewodniczący komisji przedstawił informację odnośnie podsumowania pracy komisji w 2017 roku. Odbyły się 24 spotkania, na posiedzenia zapraszani byli goście, radni uczestniczyli również w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odbyło się posiedzenie wyjazdowe komisji w miejscowości Rudniki. Przewodniczący komisji brał udział w centralnych targach rolniczych zorganizowanych w Nadarzynie. Komisja włączyła się również w organizacje drużynek gminnych, które odbyły się w Strykach. Na posiedzeniach poruszano wiele interesujących tematów i zagadnień. Jeśli chodzi o pisma korespondencyjne, podczas posiedzenia odczytano treść pisma z dnia 27 listopada 2017 roku wystosowanego przez wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pana Stanisława Tyszkę odnośnie projektu ustawy przewidującego daleko idące zmiany w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych, załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Radni komisji zapoznali się z treścią pisma. Po przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, aby poczekać na podjęcie ostatecznej wersji ustawy i wtedy wrócić do rozmów. Ustawa już jest podjęta, prezydent ją podpisał. Tyszka miał rację. Zaproszenie na 8. ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej radnych samorządów sejmików miast, gmin i powiatów Puchar Wojewody Lubuskiego, załącznik nr 2 do protokołu, zapoznano się. Odczytano pismo wystosowane przez mieszkańców sołectwa Dzięcioły, zamieszkałych przy ulicach Szafirowa i Rysowa Jodłowa z dnia 6 grudnia 2017 roku, skierowane do burmistrza Tłuszcza oraz do wiadomości radnych gminy i radnych powiatowych odnośnie udzielenia pomocy i podjęcia zdecydowanych działań w sprawie odwodnienia wyżej wymienionych ulic. Pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Pani radna Urszula Pankowska po raz kolejny wyjaśniła sytuację, która miała miejsce 5 lat temu i której skutki odczuwalne są dla mieszkańców do chwili obecnej. Pani radna wyjaśniła pokrótce, że 5 lat temu wstecz zostały wybudowane dwie studzienki bez odpływu. Wybudowano również rów, jednakże na rurze gazowej i został on zasypany. Wykopano kolejny rów według map zlokalizowany na gruntach prywatnych właścicieli, lecz tylko na odcinkach, na których właściciele gruntów wyrazili stosowne zgody. Jednakże rów wykonany bez zachowanej ciągłości nie rozwiązuje problemu z odwodnieniem pobliskich terenów, gdyż nie ma zapewnionego odpływu i przepustowości. Pani radna uważa, że należy podjąć stosowne rozmowy i dążyć do tego, aby wszyscy właściciele gruntów wyrażali zgodę na wybudowanie rowu odprowadzającego wody opadowe od miejscowości Dzięciowy aż do ulicy Długiej. Pan Pożarko dodał, że tego typu sytuacje są również w innych częściach, na przykład w miejscowości Rysie i miejscowości Konary. Zdaniem radnego należy ustabilizować całą sytuację zalewową na terenie gminy Tłuszcz. Pismo z dnia 8 grudnia 2017 wystosowane przez Społeczny Komitet Budowy ulicy Zasobnej w Chrzęstem do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu, przybliżające relacje z zebrania wiejskiego i zajętego przez obecnych na nim mieszkańców stanowiska w sprawie wniosków złożonych przez radnego Stanisława Kieraka do budżetu na rok 2018. Załącznik stanowi, które pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Pan radny Stanisław Kielak wyjaśnił, iż na zebraniu byli obecni tylko mieszkańcy ulicy Zasobnej. Dodał, że na 2018 rok została zaplanowana na tą ulicę w budżecie gminnym kwota 50 tysięcy złotych. Pan Kielak dodał, że w innych miejscach w jego okręgu wyborczym są większe i ważniejsze potrzeby do wykonania, gdyż na niektórych ulicach nie ma nawet punktów oświetleniowych. Przewodniczący komisji Adam Kisiel odczytał plan pracy komisji na 2018 rok. Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 15 stycznia, godzina 9. Na tym protokół zakończono. Czy są jakieś uwagi? Dobrze, proszę Państwa, jeżeli chodzi o następne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, ono jest ustalone na dzień 24 stycznia na godzinę 9. Widzę, że nie ma uwag. W takim razie dziękuję bardzo. Szczęśliwego dnia.